Urzędnicy z Legionowskiego Ratusza po raz kolejny zachęcają właścicieli domów do termowizyjnego zbadania ich nieruchomości. Dla mieszkańców jest ono jak zwykle bezpłatne. Wystarczy tylko w odpowiednim terminie budynek do takiego prześwietlenia zgłosić. Im wcześniej się to zrobi, tym lepiej. Dzięki badaniom termowizyjnym możemy ocenić stan ocieplenia naszego budynku, zaobserwować miejsca, którędy ucieka ciepło, tak zwane mostki termiczne, niedokładności w wykonaniu elewacji, jakieś niedokładności w montażu albo regulacji stolarki okiennej, drzwiowej. Te badania traktujemy jako edukację ekologiczną, dzięki nim mieszkańcy dowiedzą się, jak jest ocieplony ich dom i być może zainteresują się poprawą ocieplenia tego swojego budynku. Taka inwestycja jest opłacalna i dla kieszeni właściciela, i dla środowiska, przy czym owej kieszeni nie musi też wcale bardzo obciążać. Wraz z raportem z przeprowadzonych badań mieszkańcy uzyskają informacje na temat obowiązujących przepisów, ale także uzyskają kompleksową informację na temat programów wsparcia, jakie są oferowane w przypadku osób, które chcą przeprowadzić termomodernizację budynków. Mówię tu szczególnie o uldze podatkowej, tak zwana ulga termomodernizacyjna. To jest nowość. Ona weszła w życie w zeszłym roku, pozwala na zasadzie takiej, jak kiedyś była duża ulga budowlana, odliczyć od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym wydatki poniesione na termomodernizację budynków, na modernizację ogrzewania, na odnawialne źródła energii również. Drugim tym elementem wsparcia jest program Czyste Powietrze. Jest to program rządowy obsługiwany przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska. Tam można uzyskać dotacje w zależności od dochodu, od 30 do 90% kosztów kwalifikowanych na ocieplenie budynków. Samo badanie kamerą termowizyjną trwa raptem kilkanaście minut i oczywiście jest dla murowanego pacjenta bezbolesne. Trzeba jednak zadbać o to, aby odbywało się we właściwych warunkach. Inaczej diagnoza może być nie do końca prawdziwa. Żeby to badanie było miarodajne, zaleca się, żeby różnica między temperaturą wewnątrz budynku a temperaturą zewnętrzną wynosiła minimum 15 stopni, najlepiej jeżeli to jest 20 stopni lub więcej. Tak przyjmujemy, że przy lekkim mrozie, optymalna temperatura to jest przy lekkim mrozie, czyli z rzędu 0 minus 5 stopni, w tych warunkach te wyniki są najlepsze, najbardziej widoczne. Oczywiście jeżeli będzie się utrzymywać taka zima jak w tej chwili, no to zrobimy też przy nieco wyższych temperaturach te badania, ale poczekamy do lutego, może rzeczywiście będzie trochę mrozu i wtedy wyniki tych badań będą bardziej miarodajne. Druga sprawa to należy unikać dużego nasłonecznienia, czyli w taki dzień jak dzisiaj, kiedy jest bezchmurne niebo, również nie powinno się wykonywać tych badań, ponieważ elewacja nagrzana przez światło słoneczne, nawet w zimę, też zniekształca te wyniki tych pomiarów. Chęć udziału w badaniu należy zgłosić osobiście lub drogą elektroniczną w Miejskim Referacie Ochrony Środowiska. Informacje na temat programu są dostępne na internetowej stronie ratusza, publikowały je również lokalne media. Wnioski mieszkańców urzędnicy będą przyjmowali do końca stycznia. W lutym fachowcy postarają się natomiast złapać legionowskie domy na gorącym uczynku.